startuję. Rozbiłeś się. No mówiłem. Ja lecę tam w Wisło, totalnie. No ja mam to samo. To ty jesteś SD08, tak? Chyba. You crashed. Chyba mi się samolot rozpadł, bo miałem zbyt dużą prędkość. To zaraz zobaczę na mapie, czy cię będzie widać na lotnisku. Jest na teraz. Nie widać nic. Ja jestem centralnie nad lotniskiem teraz. To cię nie widać. A, leci coś. Chyba to ty. A ty lecisz w moją stronę? W moją. Nad tobą jestem. O, widziałem się. Gadasz tam wieżą w ogóle? Nie. Ja też to oleję. No ale na mapie cię nie ma, nie wiem, gdzie ty jesteś. Lecę nad Wisłę. W ogóle jakoś bokiem leci. Albo lecę nad Warszawę w dupie. Lecimy? No. W którą to stronę? Na kurs 235, tak? Coś takiego? Bardziej pan powiedział jakieś 9-0. No to w drugą stronę zupełnie, ja. Przeciążenie. Ten samolot jest dziwny. Ten co ostatnio latałem był lepszy, ten jakiś jest. Okay. Stabilny. Ja tam klapy miałem wysunięte na wodzie i schowane i lecę. Też tak miałem. Startuję.
Lecę w dół, to zaraz overspeed. Bo jak lecisz w dół, to zmniejsz przepustnicę. Zmniejszyłem, ale ciężko tą chyba manewrować. Jakiś kurs ustawiłeś, coś? Nie, nie. Nie, lecę na oko. Na 124. Lecę nad Wisłą cały czas. Gdzie jesteś? Gdzieś wysoko lecę. A na mapie mam więcej widzę. Przy tej żółtej kresce tak. Jak jest runiny napisane, coś takiego. Mi się wznosi do góry cały czas. Mi też. Jestem na 40 tysiącach, to wiesz? 45 do góry. Na ilu? 51. Ja jestem na 2000. Dobra, idę na dół. Gdzie jesteś na mapie? Co się dzieje? Nad Warszawą. Palace of Culture and Science. To jest jakoś oznaczone, czy coś? No, jest kineska. Jak gdzie? Podlecisz do Warszawy na to. Nie wiem, ma jakiś atak na palce kultury. Overspeed i rozwalony, ale bez sensu. Masz jak ty latasz. No chciałem zejść na dół, bo byłem na 50 tysiącach. Zatem ja nie wiem, w którą stronę lecieć, bo nie ma żadnego punktu. Nie, nie wiesz, kurwa, gdzie jest Warszawa? Tak, na biało-niebieskiej mapie wiem, gdzie jest Warszawa. No jest Wisła, w jedną stronę jest Płock, w jest Warszawa. Ty są wieżowce. Wprowadzę te sobie obraz, gdzie będę latał. FWA, tak? To jest Warszawa. To może z Okęcia wystartuję. No tu się nie da żadnej w ogóle trasy ustawić, bo coś leciało, jakiś kurs. Da się, ale ja nie wyszłałem. No to wcześniej. A teraz nie można dodać? Kurwa, ja rozbiłem się. Nie, teraz chyba nie. No nie, bo nie wiem, może tam na komputerze można jakoś. Kurwa, to leciałem nad Warszawę i się rozbiłem. No mam mapkę i chciałem coś zaznaczyć, ale się nie da. A ty byś się tam chyba w komputerze, w samolocie. Gdzie jesteś tam? No na lotnisko czekam na ciebie, albo ustawiam ten lotnisko inne. Ja startuję właśnie. Widzę cię. Lecisz za mną? No.
już zniknąłeś, nie wiem gdzie jesteś. A, mamy się. Widzę cię, poczekaj, nie lecę szybko. Czemu tak wolno teraz? Jestem za tobą. Zobacz. Bokiem jakoś leci ty. Czemu tak latasz z lewej do prawej? Bawię się. Bawię. Mów mi, czy nie skręcam, bo nie widzę, gdzie lecę. Zejdź niżej. Ja jestem pod tobą centralnie teraz. O kurde. Rozpiłem się, no nie. A ja mam overspeed. Dobra, jest, lecę. I co, mam wrócić? Poczekaj, ja się rozbiję. Dobra. Jestem. Może ustawmy jakiś kurs sensowny. Załóżmy na Płock, czy coś takiego. Nie, no tutaj w komputerze jakoś się da na pewno. No ja umiem, że sobie wejść do komputery, ja nie. No zaraz się ustawi, czy... O kurde, to guziki też są na górze. Coś tu klika, nic się nie zmienia. Dobra, leci. I co, lecisz? Cię na Google'ach.
ulicę. Dopiero? Co się rozbije? No ja lecę w stronę Płocka wzdłuż Wisły. Alright, to będzie. Teraz jestem tam, gdzie jest napisane Dinri. Strasznie tu wieje, ty. Trzeba zejść niżej. Trochę zwolnię, to może dogonisz. Bo ja lecę na połowę mocy, nie? 40%. Ale rzuca człowieku. Gdzie ty jesteś? Ja cię nie widzę. Ja też cię nie widzę. Co ci niżej, nie? Na jak? Na jak? 15. Nie, na kilometr. Stopy? Co to jest tam jednostka miary? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Tak, no stopy, tak, tak. 15 tysięcy. Teraz jestem na 14 i utrzymuję. Gdzie ten płot? To się lecie znowu. Te żółte takie okręgi na mapce to chyba są miasta, wiesz? Także musimy lecieć bardziej w prawo, czyli na jakieś 270. Zaraz zobaczę. Nie, 280. A, no tak. No dobra, lecę na 300 teraz. Widzę cię. A te żółte to są chyba okolice lotu, bo na tym kruszynem też jest koło. Aha. No ja za nisko jestem. 10 tysięcy. Lecę na 309 teraz. Zobaczę, na mapie są inne samoloty teraz. Jakie? Inne samoloty. Jakie inne? No twój inny samolot. No, ja nie widzę. Dwa widzę.
4. 1-1. PCK to będzie płot. 1-1. Na przeciwko nas jest 5, leci na szóstkę. No to ty mnie widzisz? Czy ja cię widzę na mapie? Nie. No. Jeżeli leci obok mnie, to nie tutaj. Znaczy jest taki samolot koło mnie, tak jakby od boku. No, ja też tak mam. No to nie jest, to nie ten, to nie ty. Wiedział, gdzie ty jesteś? No, ale w którym miejscu? Mostem. A jesteś niedaleko PCK? Coś takiego? Nie. To nie wiem. Jak jest ten samolocik nad Wisłą, gdzieś na mapie? Centralnie na... No to jest ten dalej, to jest taki większy. A to jest ten mniejszy. Jak to? Ty jesteś... Przez Wisłę przeleciałeś teraz? No nad Wisłą jestem. To ciebie nie ma na mapie. Czy ja myślę, że ten większy to zawsze jest... nasz samolot. Gdzie jest? Teraz skręciłem nad Wisłą. Jestem, nie wiem, pomiędzy... Nie wiem, no nie wiem, jak się to powiedzieć. Nie ma żadnych wskazań. Chyba nie ma tu jakiegoś GPS-a. No jest mapa. Jak wejdziesz sobie myszką do góry, pojedziesz, to jest mapa. No jest mapa, ale nie ma żadnych spojrzenia. No właśnie wiem. Nie wiem, trzeba poczytać, jak to ustawić, że wiesz, bo... No, jak to, nie wiem, kurwa, żeby było widać, gdzie lecimy, no. Że razem i tak dalej. W tym starym normalnie miałeś oznaczonego ziomka, że on z tobą leci, nie? A gdzie ty jesteś na mapie, koło czego? Jak taka jakby odnoga rzeczki, tej od Wisły jest taka rzeczka jakby. No a jak masz to PCK? Daleko jesteś od tego PCK? No co mam ci powiedzieć, w centymetrach? No tak na oko. No... 3 centymetry, 4, 5? No nie wiem. No a dobra, przed tym PCK masz takie pomarańczowe obramowanie i takie fioletowe obramowanie. No, no to jestem bliżej tego pomarańczowego. Tak na tym dolnym rogu jest, tak już. Kurwa, jesteś mam po siebie.
W internecie tu nie ma, nie widzę. Nie, na mapie nie ma żadnego samolotu. I lecisz nad Wisłą, tak? Tak. Teraz centralnie do tego narożnika dolnego dolatuję zaraz. A to jest trochę przede mną. A ciebie też tak w prawo zrzuca? Zrzuca kurwa w każdą stronę, bramę. Nie, no mnie tylko w prawo. Jaką masz wysokość? 1600. Co? No mi się pojawił płot, 9,5 km. Czyli to PCK na mapie to jest płot. Ja mam 24 tysiące. No to się dziwisz, że cię nie widzę. No ale nawet mapie nie powinno być widać? Musimy mieć podobną wysokość, czy co? Nie mam pojęcia, jak to działa. Później się pokoduje. Ty, no ale to ty nic nie widzisz, to ty nad murami raczej. Nie, widzę wszystko. Całe miasto, fajnie. Zaraz zejdę na dół, na 20. To strasznie mnie w prawo ściąga, nie wiem, czy to wina pada, czy co? Nie, no wiatr jest. Ale to muszę z tyłu lotką cały czas kontrolować. Ja mam analogię. Nie, no ja tym dolnym triggerem. Lewym. No też. Płotsk. Jestem w Płocku. NM. Co to jest za jednostka? Jaka? NM. Co NM? No bo ty mówiłeś, że Płock ileś tam kilometrów. No. A ja myślałem, że będzie Płock 4,5 NM. No bo nie zmieniłeś na te metryczny. Czyli co to jest? Mile? No chyba tak. Dobra, ja mam 1,5 km do tego znaczka. Ląduję, kicam. W Płocku ja chciałem tylko trochę dolecieć. Tak? Dobra, to nie ląduję. O, przeciążenie. O, przeciążenie. Rozbiłeś się? No klapy otworzyłem na maksa. Czyli rozbiłeś się? No. Kurwa, to ląduję w Płocku. No to ja tam wystartuję, a nie wiem, startuję. Nie wyląduję, bo nie umiem rozmawiać. No jak? Zmniejszasz prędkość, otwierasz te klapy na połowę. No tak, klapy na połowę i podwozi oczywiście. To co, mam wyjść? Jeszcze raz ustawimy normalną trasę? Tak, mam jest skandala, bo jak to dobra, to ja wyjdę, zobaczę jak te multi wygląda. Ustawienie. Ale to wszystko jest monitorowane. Co? Nasza rozgrywka. Dlaczego? Nagrywam. Aha. Myślałem, że jakieś śledzenie w grze. Ja wyszedłem jak ktoś. Zobaczę co te multi, jak się ustawię. Kurwa. Co ja robię? A gdzie ty miałeś to multiplayer, coś tam? Nie wiem, ale rozbiłem się nad lotniskiem.